Albo opowiemy się za stabilizacją, albo przypomnimy sobie czasy rządów Donalda Tuska, kiedy rzecznikiem rządu była Małgorzata Kidawa-Błońska, kiedy nie mówiono Polakom o podwyższaniu wieku emerytalnego, a po wyborach to zrobiono. Powiedział w programie Jedziemy Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta. Kiedy Andrzej Duda szedł do wyborów, mówił, że będziemy walczyć z bezrobociem i mamy najniższe w historii bezrobocie. Mówił, że będziemy wydatkować środki na rodzinę i jesteśmy jednym z liderów, jeżeli chodzi o wydatki, ponad 4% PKB. Mówił, że będziemy wśród Polaków i odwiedził każdy polski powiat. Dziś dialog jest kojarzony z tą prezydenturą, powiedział gość TVP Info. Jak stwierdził, z drugiej strony jest Małgorzata Kidawa-Błońska i sam Tusk, który coraz bardziej wyraźnie staje się rozgrywającym w tych wyborach. Tusk dzisiaj pojawia się w określonych kontekstach ściśle kampanijnych, ale wydaje mi się, że efekt będzie odwrotny do zamierzonego. To od wyborców zależy, jak potoczą się dalej polskie sprawy. Przypomnijmy sobie, dlaczego w 2015 roku odsunęliśmy tę ekipę od władzy. Dodał. A co wy sądzicie o słowach ministra Muchy? Czy rzeczywiście potencjalna wygrana Kidawy-Błońskiej może okazać się dla Polski porażką? Zapraszam do dyskusji w komentarzach, a także zachęcam do kliknięcia w film widoczny na ekranie, z którego dowiesz się co nieco o aktualnych sondażach wyborczych. Do usłyszenia!